Okej. Bardzo mi miło. Przyznam szczerze, że takie szerokie grono trochę mnie onieśmiela. Najpierw parę słów o sobie. Po pierwsze, jestem inżynierem informatykiem, więc moim najlepszym interfejsem do komunikacji jest ekran i monitor, a nie tutaj taka sytuacja jak dzisiaj, ale mam nadzieję, że jakoś przez to przebrniemy. Fascynuję się technologią. Fascynuję się nie tak, że lubię używać, tylko fascynuje to, jak technologia zmienia świat. Gdzieś to pewnie wyjdzie później dalej w prezentacji. I lubię rozwiązywać problemy. To są takie trzy najważniejsze rzeczy o mnie, jeżeli chodzi w kontekście tego, co robię. Będziemy dzisiaj mówić o historii internetowego kantoru. Pierwszego w Polsce kantoru internetowego. Dwa słowa o tym. Internetowy kantor to taki zwykły kantor, tylko że przeniesiony do internetu. Główne różnice są takie, że po pierwsze zamiast przekazywać gotówkę przez otwór w okienku, robimy to za pomocą przelewów bankowych. I taka wymiana ma szereg korzyści. Po pierwsze, jest ciut taniej niż w zwykłym kantorze, dużo taniej niż w banku. Po drugie, pieniądze zdążą do ciebie wrócić, zanim wyszedłbyś i wyjechał samochodem z garażu, w większości przypadków. Nie stoisz w korkach, nie musisz oglądać łysego pana ze złotym łańcuchem, który siedzi tam po drugiej stronie tego okienka i z nim wchodzisz w konwersację. No i nie musisz się bać, że gdzieś tam jak wyjdziesz z tego kantoru, to za rogiem dostaniesz pałą i ktoś ci zabierze te wymienione środki. To są główne korzyści. Kilka statystyk. Okazuje się, że właśnie taka wymiana, taka forma bardzo się spodobała naszym klientom. Rośliśmy bardzo szybko. W pierwszym roku, jak wystartowaliśmy w kwietniu 2010 roku, w pierwszym roku mieliśmy kilka tysięcy klientów. Na chwilę obecną mamy 165 tysięcy. Podobnie szybko rosły nasze obroty. W 2010 roku wymieniliśmy 29 milionów złotych. W tym roku 4,3 miliarda złotych. W sumie przez te 5 lat wymieniliśmy 10,5 miliarda złotych. Wykorzystamy zamieszanie na chwilę przerwy. Podobnie rosły nasze przychody. I to jest bardzo komfortowa sytuacja dla każdego startupu, ten moment, w którym stać nas na to, żeby zacząć zatrudniać dobrych ludzi. My ten moment osiągnęliśmy dosyć szybko, bo już w 2011 roku stać nas było na to, żeby zatrudnić pierwsze osoby. To, co dla mnie jest bardzo ważne, to w jaki sposób pomagamy ludziom. Więc przede wszystkim pomagamy im oszczędzać i internetowy kantor jak do tej pory pozwolił zostawić w kieszeniach naszych użytkowników 238 milionów złotych. Jeszcze dwa slajdy statystyk. Średnia wartość transakcji. Większość ludzi kojarzy z nas z kredytobiorcami, bo od tego się wszystko zaczęło, ale tak naprawdę na chwilę obecną mamy dużo większych klientów. Zaufał nam biznes, małe i średnie przedsiębiorstwa, które wymieniają średnio 17 tysięcy złotych. Osoby, które emigrują czy zarabiają z zagranicy, osoby, które podróżują i ci kredytobiorcy są gdzieś tam na samym końcu, jeżeli chodzi o średnią wielkość transakcji. Żeby pokazać, że internetowy kantor to nie tylko strona, na której można ładnie przeczytać, jakie banki obsługujemy i kliknąć autoryzację kursu, akceptację kursu, to jest wykres średniej liczby transakcji, jaką musimy obsługiwać w ciągu minuty i ten wykres bardzo mocno rośnie. Tutaj wydaje się, że obecnie to jest 5 transakcji na minutę, że to nie jest dużo dla systemu informatycznego, ale jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że dużo tam jednak jest robione ręcznie, bo każdy przelew, który wychodzi do naszego klienta jest akceptowany przez 2 osoby po naszej stronie, te osoby muszą ten przelew wprowadzić, sprawdzić. Oczywiście na chwilę obecną jest to dosyć mocno zautomatyzowane, ale jednak to wysyłanie przelewu z sieci rachunków, 120 rachunków w 20 bankach, co 10 sekund jest dla nas pewnym wyzwaniem. Kilka słów o genezie tego pomysłu.
Mamy rok 2010, to jestem ja na zdjęciu po prawej stronie wraz z moim kuzynem Michałem Czekalskim. Ja jestem doktorantem na Politechnice Poznańskiej. Michał właśnie kończy studia na Uniwersytecie Ekonomicznym. Oboje wiedzieliśmy, że chcemy założyć własny biznes, ale szukaliśmy pomysłu. Nie wiedzieliśmy, co tym pomysłem będzie. I bezpośrednim impulsem do tego, żeby pójść w kierunku wymiany walut, był korek. A dokładnie irytacja Michała, kiedy stał w korku, jadąc do kantoru, kiedy potrzebował kupić walutę na swoją podróż poślubną. Kilka słów o początkach. Początki nie były proste. Wielu rzeczy nam brakowało. Nie mieliśmy doświadczenia, nie mieliśmy pieniędzy, doświadczenia szeroko pojętego. Nie mieliśmy doświadczenia w tworzeniu biznesu, nie mieliśmy doświadczenia w marketingu, w zarządzaniu, w branży finansowej, w prowadzeniu kantoru, w komercyjnym tworzeniu oprogramowania. Byliśmy w dwójkę, mieliśmy pomysł, motywację i dużo wolnego czasu. Mimo wszystko postanowiliśmy zacząć. I tutaj kilka dygresji, kilka takich rzeczy, na które gdzieś tam utknęliśmy, jakieś wnioski nas nauczyły działania inaczej. Więc po pierwsze, już od samego początku, kiedy pomysł zaczął nam kiełkować w głowie, mieliśmy coś, co teraz nazywam syndromem początkującego innowatora. Początkujący innowator uważa, że pomysł jest najcenniejszą rzeczą, którą ma w głowie. I lepiej nie mówić o tym nikomu, bo jeżeli ktoś się o tym dowie, to sam zrobi to przed nami. Okazuje się, że jeżeli pomysł jest dobry, możesz być pewien, że 10 innych osób w Polsce, 1000 osób na świecie myśli dokładnie o czymś takim samym albo podobnym. Podobny problem chce rozwiązać. Pomysł jest ważny, ale dużo ważniejsze jest to, co zrobisz z tym pomysłem, czyli w jaki sposób go wykonasz. I w tym wykonaniu, albo może inaczej, z tym pomysłem dzieliliśmy się, ale bardzo wąsko. I tutaj kolejne ostrzeżenia. Po pierwsze, dzieliliśmy się z rodziną. I porady rodziny nie zawsze okazywały się motywujące dla nas. Ja nie wiem, może mamy taką mentalność jeszcze, może ja mam takich rodziców i Michał, może wy macie innych. Natomiast my najczęściej słyszeliśmy, a po co to w ogóle robisz? Po co o tym myślisz? Lepiej idź i zatrudnij się gdzieś na etacie. Po co rezygnujesz z pracy na uczelni, skoro jest tak fajnie? A co, jeżeli ci się nie uda? To były takie najczęstsze pytania, jakieś komentarze w momencie, kiedy szliśmy i rodzinie opowiadaliśmy, co chcemy zrobić. Bardzo lubię ten cytat, tą taką maksymę. I myślę, że każdy początkujący innowator, który jest zniechęcany przez rodzinę i nie tylko, powinien się do tego zastosować, czyli podejmować to ryzyko, bo jeżeli się nie uda, to przynajmniej będziemy mieli o czym opowiadać, a jeżeli się uda, to będziemy mieli jeszcze lepszą historię do opowiedzenia. Druga rzecz, a propos dygresji o opowiadaniu, o pomyśle, są porady prawników. I w naszym biznesie musieliśmy na początku się kilku prawników poradzić. Niestety te porady nie zawsze były konstruktywne. I tutaj już z kilkuletnim doświadczeniem może trochę łatwiej z prawnikami rozmawiać. Natomiast na początku, jak poszliśmy i zapytaliśmy, czy w ogóle to jest możliwe z prawnego punktu widzenia, żeby zrobić kantor internetowy, oczywiście usłyszeliśmy, że nie. Albo że tak, ale i tutaj trzy strony różnych problemów i ryzyk, które mogą nastąpić. Więc postanowiliśmy za bardzo się tym nie przejmować i zrobić po swojemu. Michał zaczął czytać ustawy i znalazł faktycznie sposób, w jaki moglibyśmy się bronić, gdyby ktoś nam zarzucił, że kantoru internetowego nie można robić. Ale były firmy, które nie potrafiły się oprzeć prawnikom i tutaj jedna z naszych konkurencji, GoCash, bardzo się baliśmy w momencie, kiedy wchodzili na rynek. To był sierpień 2011 roku. Duża firma z doświadczeniem w Forexie, doświadczeniem w finansach. Wystartowali, ale nie potrafili się oprzeć prawnikom. Ich formularz rejestracyjny zawierał kilkanaście pól. Do pełnej rejestracji wymagali papierowego ksera dokumentów tożsamości,
adresu właściwego urzędu skarbowego. No, zamknęli się w październiku 2012. My, mimo że nasz formularz rejestracyjny wygląda tak, pytamy tylko o adres e-mail, hasło i opcjonalnie numer telefonu. Do dzisiaj działamy i nikt nam nie zarzucił tego, że robimy coś nie tak. To taka dygresja o tym, z kim się dzielić i w jaki sposób filtrować porady innych. Wróćmy do początków. W momencie, kiedy już się przekonaliśmy, że te ryzyka prawne i inne ryzyka są do przełknięcia przez nas, do zaakceptowania, przystąpiliśmy do działania. Ja byłem bardzo zajęty tworzeniem systemu informatycznego, nawet będąc, odwiedzając gdzieś rodziców na wakacjach, cały czas byłem przyklejony do komputera i ten pierwszy system informatyczny powstawał. A Michał znalazł miejsce na biuro i zaczął je urządzać, biorąc wałek do ręki, malując. To było biuro, które miało 20 metrów kwadratowych, było bez toalety, do toalety biegaliśmy na uczelnię, która była 50 metrów dalej, więc takie mieliśmy początki. Wreszcie po kilku miesiącach, zajęło nam to z 6 miesięcy, byliśmy gotowi do startu. Pokonaliśmy już wszelkie przeszkody prawne. Rozwiązaliśmy, dostosowaliśmy się do wszelkich absurdów prawnych, takich jak fizyczna lokalizacja z napisem kantor, kurs kasjera walutowego, tabela kursów, lampa UV, żeby sprawdzać, czy banknoty są oryginalne, czy są niepodrobione. Wydawany przez NBP album zagranicznych znaków pieniężnych, żeby jak ktoś przyjdzie z gotówką, żebyśmy mogli porównać i zobaczyć. Tak naprawdę z gotówką klient przyszedł do nas raz, o tym opowiem chwilę później. Jest to doskonały przykład tego, że prawo nie zawsze nadąża za technologią i technologia potrafi zaskakiwać. Więc w kwietniu 2010 roku, pamiętam ten dzień, to był 26, wreszcie wystartowaliśmy. Oto efekt naszych prac dwóch osób przez 6 miesięcy. Nieźle, co? Okej, okay. Ten moment wspominam z dumą, bo zbudowaliśmy pierwszy polski kantor internetowy, ale też z dużym zażenowaniem. Strona wygląda biednie, obsługujemy jedną walutę, mamy cztery banki, przez które przyjmujemy przelewy, i jeszcze politykę kursową ustawiliśmy tak, żeby nas przepływy pieniężne jakoś nie zabiły, czyli przez dwa dni ceny były takie, jakie chcieliśmy oferować klientom, a przez pozostałe były zaporowe. Jakoś to działało. Kiedyś później już przeczytałem i to mnie tak uspokoiło i stwierdziłem, że okej, mogę się tym chwalić, że jeżeli w momencie startu nie czujesz zażenowania swoim produktem, to znaczy, że wystartowałeś za późno. Że właśnie trzeba startować wtedy, kiedy jeszcze jest to zażenowanie, to znaczy, że jest just in time. Ale klienci byli zachwyceni. Serwis rósł. Na chwilę obecną wygląda tak. Czyli mimo tego ułomnego produktu początkowego, który miał jedną walutę, cztery banki, udało nam się rozwinąć do serwisu, który obsługuje 20 walut, przyjmuje wpłaty i realizuje wypłaty przez 20 banków. Klienci są zachwyceni. Dzisiaj już wiemy, czego potrzebują klienci, przez to, że właśnie zrobiliśmy ten eksperyment w postaci prostego serwisu, który był bardzo ułomny, ale 5 lat temu nie byliśmy pewni, czy to się przyjmie, czy klienci nam zaufają. I dzięki temu, że zrobiliśmy to w dwójkę ograniczonymi środkami, dzięki temu jesteśmy właśnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Tak wyglądały początki, tak wyglądamy dzisiaj. Kilka takich dygresji biznesowych, jakieś lekcje, które wyciągnęliśmy, które może będą jakimś początkiem do dyskusji, jak już skończę gadać. Pierwsza rzecz, rozmowy z inwestorem. Czyli, który moment jest dobry, żeby zacząć w ogóle rozmawiać z inwestorem? I odpowiedź na to pytanie jest prosta, każdy moment jest dobry. Jak tylko macie pomysł, jakikolwiek inwestor jest gotowy do tego, żeby z wami rozmawiać, to rozmawiajcie. Ale drugie pytanie jest dużo trudniejsze. Który moment jest dobry, żeby wziąć pieniądze od inwestora? No i tutaj już odpowiedź nie jest taka oczywista. Często, przynajmniej nam się tak wydawało, ale doświadczenie jakichś tam znajomych nam osób to zweryfikowało. Myśleli, że inwestor wejdzie z pieniędzmi, wejdzie ze swoim doświadczeniem i tak naprawdę pozwoli rozwiązać wszystkie problemy, które mamy.
no to się nie sprawdza. Czyli moim zdaniem inwestora warto brać wtedy, kiedy po pierwsze albo jesteśmy pewni, że te pieniądze, które on dostarczy, faktycznie przeskalują nam biznes, ale nie kiedy nam się wydaje, tylko kiedy jesteśmy pewni, bo mamy eksperymenty, mamy dane marketingowe i wiemy, że to zadziała, albo kiedy mamy nóż na gardle i nie możemy domknąć przepływów finansowych i po prostu no, musimy mieć dodatkowe pieniądze. Tyle w temacie inwestora. Może jakieś pytania będą, to jeszcze wrócimy do tematu. Drugi temat, bardzo popularny w naszym kraju, to fundusze unijne. Ja jestem dużym sceptykiem funduszy unijnych z dwóch powodów. Po pierwsze, pozyskanie środków unijnych wymaga dużych formalności i nie mówię tutaj tylko o pisaniu wniosku, który można zlecić komuś, ktoś za nas napisze, ale na etapie realizacji projektu, pisanie raportów, pisanie sprawozdań, to jest coś, co odbiera nam energię, pochłania dużo energii i spowalnia nas w rozwoju, który normalnie mógłby być dużo szybszy. I druga rzecz, może ważniejsza, że konstruując wniosek unijny, my musimy się zadeklarować do spełnienia pewnych wskaźników i te wskaźniki piszemy, jakoś planujemy na 3 lata. Ja 3 lata temu nie wiedziałbym, gdzie będę teraz, ani 5 lat temu nie wiedziałbym, gdzie byłbym, czy gdzie będę 2 lata temu. Gdybym się zadeklarował do jakichś wskaźników, to podejrzewam, że robiłbym sztukę dla sztuki, a nie skupiał się na rozwoju biznesu. Wielu ludziom wydaje się, że prowadzenie biznesu wygląda tak, jak tutaj jest po lewej stronie, czyli po prostu dobry pomysł, dobry projekt, strzał i później jest albo win, a czasem nie wyjdzie i jest fail. Okazuje się, że to bardziej przypomina to, co jest po prawej stronie, czyli idziemy, jest fail, obracamy się, jest fail, jeszcze inne rozwiązanie, jest fail i wreszcie za którymś razem wyjdzie win. I tutaj wzięcie pieniędzy z funduszy unijnych na samym początku to jest murowany fail. Kilka słów na temat największych wyzwań, jakie mieliśmy. Podzieliłem sobie to na trzy elementy. Pierwsza rzecz to zaufanie klientów. Mamy branżę, działamy w branży finansowej. Zaufanie klientów, wiarygodność, którą mamy, jest kluczem do sukcesu. Wyobraźcie sobie klienta, który ma wysłać przelew do nieznanej sobie instytucji, przelew, który 500 zł, 1000 zł, 2000 zł, raty kredytu po to, żeby kupić franki. Tak? A co jeżeli akurat w tym momencie, kiedy wyśle ten przelew, oni zamkną stronę, zamkną biznes i już tego nie będę miał, tak? A ja tak długo zbieram na to, żeby ten kredyt spłacać. Mam te oszczędności, które mnie kuszą, bo mogę na tym zaoszczędzić 60 zł, 100 zł, ale opór jest duży. Ale to jest kredytobiorca hipoteczny. A co jeżeli kupujesz samolot w Stanach za 1,5 miliona dolarów? I musisz kupić 1,5 miliona dolarów. Idziesz do banku, w którym zapłacisz spreadu 90 tysięcy złotych, czy zaufasz i skorzystasz z kantoru internetowego. Ten stres, który klient przeżywa, już wyobrażaliśmy sobie już od pierwszego dnia naszej działalności, ale tak naprawdę na oczy zobaczyliśmy pewnego dnia, to jest taka śmieszna historia, do tego 20-metrowego garażu naszego wchodzi pan z walizką. Wygląda strasznie, pokiereszowany, jakieś blizny na twarzy. Tak później stwierdziliśmy, że pewnie to był jakiś komornik. Przychodzi z walizką, otwiera i mówi, że chce wymienić 50 tysięcy złotych. Bo w internecie widział, że mamy fajne kursy. Mówimy, no fajnie, ale nie mamy tyle gotówki w kasie. Jeżeli chce, może to zrobić przez swoje konto bankowe. Udało nam się namówić pana do tego, żeby poszedł do swojego banku, wpłacił te pieniądze, wysłał do nas przelew, będąc w tym banku. Za moment przybiegł do nas, patrzył nam na ręce, w trosce o swoje pieniądze i dzięki temu, że właśnie już nas poznał, dzięki temu, że mógł przyjść, zobaczyć, jak to się dzieje, zaufał nam. A ilu jest klientów, którzy muszą zaufać, nie mając takiego luksusu? Staramy się minimalizować ten opór. Większość transakcji rozliczamy bardzo szybko. W ciągu 15 minut pieniądze wracają na konto klienta.
No i dzięki temu klienci są zadowoleni. Jeżeli zobaczymy sobie już od pierwszego dnia, wiedząc, że musimy budować tą wiarygodność, zaczęliśmy zbierać opinie naszych klientów, bo dużo łatwiej będzie klientowi podjąć decyzję o wysłaniu przelewu do firmy, która już ma 1000, 2000, 5000 pozytywnych opinii. Efekty nas zaskoczyły, bo to na 10-stopniowej skali mamy średnią ocenę 9,6. Gdybyście mnie zapytali, dlaczego mamy tak wysoką ocenę, odpowiedziałbym tak, ponieważ wkładamy bardzo dużo wysiłku w to, żeby klient był zadowolony. I ta ocena składa się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, mamy bardzo dużo pozytywnych opinii, to znaczy, że nasz system jest szybki, prosty, niezawodny, mamy wysoką jakość obsługi klienta, stąd te pozytywne opinie. A po drugie, pewnie dużo bardziej ważna, niska liczba negatywnych opinii. Zdarza się, że ktoś będzie niezadowolony, bo czegoś nie doczytał, zrozumiał inaczej, ale aktywnie staramy się, żeby tych opinii negatywnych było jak najmniej. Przelewy walutowe w bankach realizowane są często ręcznie i zdarza się, że pani Kasia pójdzie na przerwę na kawę, zagada się, kliknie 15 minut po drugiej i przelew już nie dojdzie do nas. Teraz, w momencie, kiedy już nasza wiarygodność, nasze zaufanie naszych klientów jest odpowiednio wysokie, wystarczy, że weźmiemy za telefon, mimo że mu obiecaliśmy zrobić coś w ciągu godziny, to przeprosimy go, powiemy, no czy nie będzie problemu, jeżeli dostanie pan przelew jutro, nie będzie i sprawa załatwiona. Ale na samym początku, żeby tych negatywnych opinii nie było, to jeden z nas, będąc w tym 20-metrowym kantorku, jeden z nas zamykał komputer, biegł do kantoru stacjonarnego, po wyższej cenie kupował te franki. Później biegł i bezpośrednio na konta klientów wpłacał w kasie pieniądze po to, żeby te pieniądze dotarły. No ale klienci byli zadowoleni. Druga rzecz, drugie ogromne wyzwanie, które mieliśmy, to zarządzanie. Ani ja, ani Michał nie mieliśmy żadnego doświadczenia w zarządzaniu. Szybko się tego uczyliśmy, ale firma rozwijała się jeszcze szybciej. To jest wykres zatrudnienia w poszczególnych latach. Okazało się, że do momentu, kiedy mieliśmy 10 pracowników, to my byliśmy tym motorem napędowym. To nasza energia pozwalała firmę szybko rozwijać. W momencie, kiedy zespół rozrósł się do większej ilości osób, powyżej 10, okazało się, że brak kompetencji zarządczych, delegowania zadań z naszej strony zaczął spowalniać rozwój całej firmy. Na szczęście zdawaliśmy sobie sprawę z tego i zaczęliśmy szukać rozwiązania. Zatrudniliśmy chłopaka, Jacka, którego zadaniem było pomóc nam zdiagnozować problem i rozwiązać sytuację. Jacek wszedł do firmy, przygotował opisy procesów, próbowaliśmy to wdrożyć. Okazało się, że to nie zadziałało. Problem nie był w braku formalizacji procesów, tylko problem był w naszych osobach, w tym, że nie mieliśmy umiejętności do delegowania zadań. W tym momencie podjęliśmy bardzo trudną decyzję oddać stery Jackowi. Zaproponowaliśmy mu to, zgodził się. Początkowo myśleliśmy, że to będzie rozwiązanie na 3 miesiące, pół roku, że Jacek wejdzie w formie interim menadżera i poukłada wszystko, nauczy naszych pracowników większej samodzielności i w tym momencie my wejdziemy i zrobimy resztę. No Jacek jest w firmie do dzisiaj, bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że jest i że nie musieliśmy się tego wszystkiego uczyć. Firma dużo lepiej działa z nim niż z nami. Trzecie duże wyzwanie, które mieliśmy, to najpierw pozyskanie, teraz utrzymanie pracowników. Jakoś okazuje się, że po jakichś tam początkowych problemach, które mieliśmy, teraz całkiem dobrze sobie radzimy. Mamy interesujące projekty, nowoczesne technologie, dobry sprzęt zapewniamy pracownikom, w firmie jest świetna atmosfera, mamy wygodne biuro. Nie wiem, czy to jest przepis na utrzymanie zespołu, na to, żeby pracownicy byli zadowoleni. U nas to działa. Specjalnie na potrzeby tego dzisiejszego występu wyliczyłem sobie taką ciekawą metrykę. W sumie w naszej firmie pracownicy przepracowali 1550 osób miesięcy, a w całej historii firmy
7 osób złożyło wypowiedzenie, 7 osób zrezygnowało z pracy. Czyli jakby prawdopodobieństwo odejścia pracownika w danym miesiącu wynosi 0,0045. Dobrze, tyle krótka historia. Teraz pewnie pytanie się rodzi, co dalej? Co dalej z kantorami internetowymi, co dalej z tą branżą? 5 lat temu głównym problemem naszych klientów, naszej grupy klientów były wysokie spready bankowe. W tej chwili banki te spready obniżają. Ale problemów jest więcej. Co mnie boli głównie? To, że przelew międzynarodowy trwa 2-3 dni, kosztuje 20 do 50 zł, czasem jeszcze więcej. To, że płatność kartą za granicą, za każdym razem, kiedy używam mojej karty za granicą, płacę 3-6%. To, że w niektórych krajach nie można w ogóle otworzyć rachunku walutowego. To są jakieś problemy, które pewnie będziemy brali dalej na tapetę i będziemy je rozwiązywali. Ale moim zdaniem przyszłość wygląda dużo bardziej interesująco. Jak sobie spojrzycie na szybkość rozwoju technologii, szybkość, potencjał obliczeniowy komputerów, to zwykły laptop za $1000 w tej chwili ma taką moc obliczeniową jak mózg owada, ale za 10 lat zrówna się z mózgiem człowieka, a za 35 lat będzie równy sumie mózgów wszystkich ludzi na świecie, jeżeli prawo Mura będzie nadal działać. Druga ciekawostka. Nasycenie czy stopień wykorzystania internetu na świecie w tej chwili jest tam w okolicach 20% pewnie, za parę lat będzie w okolicach 60%. To wszystko spowoduje, że branża finansowa, w której jesteśmy, rozwój tej branży będzie wyglądał zupełnie inaczej niż to, co było przez ostatnie 30 czy 50 lat. Na chwilę obecną takie gorące technologie to jest oczywiście Bitcoin, nie wiadomo co z tego wyjdzie, może zrewolucjonizuje branżę, może nie, ale mamy też inne technologie. Ciekawą rzeczą jest Stellar czy Ripple, takie protokoły bazujące trochę na koncepcji Bitcoina, które zapewniają zdecentralizowane przesyłanie wartości, przesyłanie pieniędzy, wymianę walut, transakcje w wielu walutach, czy też przesyłanie, czy potwierdzanie transakcji w ciągu kilku sekund. Jeżeli porównamy sobie to do istniejących systemów, takich jak Swift, no to w tym jest ogromna wartość. Czy się przyjmie? Trudno powiedzieć. Na pewno są ciekawymi próbami zmiany tej rzeczywistości, w której jesteśmy, rzeczywistości finansów. No jedno jest pewne, że ten świat za 5-10 lat będzie wyglądał zupełnie inaczej. My nie tylko chcemy tam być w momencie, kiedy ten świat się zmieni, ale chcemy tą przyszłość tworzyć, dlatego działamy. Tyle z mojej strony, zmieściłem się w pół godziny, dziękuję. Teraz oczekuję na jakieś pytania. Tak jest. Jeszcze przed pytaniami może rzucę slajd z jakimiś książkami, które mnie inspirują od paru miesięcy. Może komuś się przydadzą na coś. Ja tu już wyłowiłam pierwsze pytanie. Czarek Lech, miło poznać. Wiesz, powiedziałeś w sumie nic nie powiedziałeś o wzroście, o tym etapie wzrastania i o tym, jak zdobywaliście pierwszych użytkowników serwisu. I te kilka lat tak troszkę przeskoczyłeś, a to pewnie było też ważne. Jak ci pierwsi klienci się pojawili, jakie były źródła tych klientów? Okej, dobrze. Jakie były źródła wtedy? Trudno powiedzieć. Wiem, jakie źródła mamy teraz. Dajcie mi sekundę. Na chwilę obecną mamy źródła w następujący sposób. Większość to jest AdWords czy jakieś kampanie typu CPC. 32% wejścia naturalne. W tym się też zawierają polecenia użytkowników i myślę, że w tym tkwi duża siła. Reszta 1/3 jest rozproszona. Trochę mailing, trochę display, trochę social media. Ja nawet nie siedzę tam, żeby jakoś bardziej to wytłumaczyć. Tak to mniej więcej wygląda. Na początku tej 1/3 w ogóle nie było. Bazowaliśmy głównie na AdWordsie i bardzo prosiliśmy naszych użytkowników, żeby nas polecali dalej. W ten sposób urośliśmy. A gdybyś miał odnieść się
Currency One do konkurencji? Jesteście najwięksi w Polsce w tej chwili, jeśli chodzi o internet? Czy można już powiedzieć, że jesteście porównywalni obrotami do niektórych instytucji finansowych, jak banków, większych, mniejszych? Jak byście tak mieli się pokazać? Okej, więc Currency One teraz, dzisiaj mówiłem o historii internetowego kantoru. Półtora roku temu internetowy kantor połączył się z walutomatem. Dwa największe na ten czas serwisy wymiany walut online. Walutomat działa na troszeczkę innej zasadzie, nie chcę się w to wgłębiać. W każdym bądź razie, jeżeli teraz patrzymy na obroty Currency One, to jest i internetowy kantor, i walutomat. Myślę, że jesteśmy liderem numer jeden. Na pewno rok temu byliśmy, bo badaliśmy sprawozdania finansowe konkurencji. Może coś się zmieniło przez ten rok, ale rok temu byliśmy najwięksi. W kantorach internetowych. Odnieśli do innych instytucji finansowych? Jak można powiedzieć, że już na większości takiego małego banku, takiej wielkości instytucją? Szczerze mówiąc, nie znam statystyk małego banku. Nie wiem, jak to wygląda. Na pewno banki mają gigantyczne obroty. Chociażby banki obsługują korporacje i to są obroty gigantyczne. Natomiast w kantorach internetowych mamy duży udział. To jeszcze jedno. Jaki następny krok? Czy za granicę może? Tak. Wystartowaliśmy testowo walutomat w Czechach. Na razie jest w wersji beta. Za parę dni będzie już kampania marketingowa. To jest dla nas taki testowy rynek. Nasz system informatyczny nie był za bardzo dostosowany do ekspansji międzynarodowej. Także zbudowaliśmy system od zera w ciągu pół roku i wystartowaliśmy testowo ten rynek czeski. Teraz już myślę, że jesteśmy dużo lepiej przygotowani do ekspansji i będzie się to działo dużo szybciej. Ale zdaje się, że w ogóle sama usługa jest dosyć specyficzna, jeśli chodzi, bo na świecie niewiele z tego typu usług, może nawet Polska jest w tym zakresie najbardziej rozwiniętym rynkiem. Czy to prawda? Ewentualnie jak to wygląda w Europie chociażby, powiedzmy. Okej. Tych katalogów usług jest wiele, bo są usługi dedykowane na przykład do przelewów typu remittances, czyli osoby, które zarabiają w obcym kraju, przelewają pieniądze z powrotem do rodziny. Są biznesy, które atakują segment transferów międzynarodowych i również tutaj działają. Jakby pod kątem infrastruktury i tego, co się dzieje w bebechach, to wszystko są bardzo podobne biznesy. Natomiast inny trochę jest target klientów. Także w takim modelu, jak my działamy, że mamy 20 banków w jednym kraju, dzięki czemu możemy w zasadzie natychmiastowo przyjmować przelewy i wysyłać przelewy. Dzięki temu w ogóle udało nam się przyciągnąć segment firm, bo firmy potrzebują tej wymiany bardzo szybko, to myślę, że jesteśmy jednym z nielicznych na świecie. Znaczy, szczerze mówiąc, nie znam drugiego. Jeszcze masz jakieś pytania? Może ktoś inny, proszę. Ja mam pytanie o to, jak radzić sobie z konkurencją. To znaczy, popraw mnie, jeśli się mylę. Na chwilę obecną rynek jest podzielony mniej więcej na dwie części, czyli Currency One, w której skład chodzi walutomat i internetowy kantor. Mhm. I drugie, mniejsze lub większe pół, to jest cinkciarz, a cała reszta to plankton. I teraz jak widzisz przyszłość tego rynku? Czy to będzie, jakoś się spozycjonujecie na różnych klientów, czy będziecie współistnieć, czy krwiożerczo zabijecie konkurencję? Czy będziecie z nią współpracować? Jak to widzisz? Dobrze, zupełnie nie jesteśmy na tym etapie, żeby się wycinać z konkurencją i konkurować. Moim zdaniem dużo większa wartość będzie z tego, żeby poszerzyć ten cały zakres klientów i edukować ich, a nie po to, żeby sobie jakoś ich nawzajem odbierać. Natomiast mi się wydaje, że przyszłość nasza jest zupełnie gdzie indziej, czyli właśnie w tym rozwoju międzynarodowym. Bo każdy nowy kraj to nie jest tylko nowy rynek z nowymi klientami, ale to są możliwości, że klient z Polski, który będzie chciał szybko wysłać przelew do Czech albo przyjąć przelew w Czechach, jeżeli my tam mamy swoje rachunki bankowe, możemy je udostępnić i on to szybko zrobi, czyli wysyłając ze swojego portfela, wyślę przelew lokalnym systemem płatniczym w Czechach. Każdy kolejny kraj będzie kolejnym węzłem w tym grafie różnych możliwości, które mamy, no i w tym widzimy swoją przyszłość. Dzięki. Dzięki. Jeszcze ktoś?
Łukasz Stasiak, ja mam takie pytanie, bo powiedziałeś na początku, że wy byliście pierwsi w Polsce, tak, w tym 2010 roku. Mhm. To mnie bardzo zaskoczyło, bo byłem przekonany, że te kantory już są od zawsze i dlatego chciałem się upewnić. A drugie pytanie, czy w tym pierwszym okresie musieliście korzystać z jakichś kredytów, pożyczek i tak dalej? Mhm. Braliście to jako młode przedsiębiorstwo? Okay. I czy był problem z pozyskaniem tego? Dobrze. Pierwsze pytanie, odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta. Byliśmy pierwszym serwisem działającym w modelu kantoru. Przed nami pół roku powstał walutomat, czyli przed internetowym kantorem powstał walutomat działający na zasadzie wymiany peer-to-peer między użytkownikami. Czyli kantorem byliśmy pierwszym. Dopiero później posypały się kolejne. Jeżeli chodzi o płynność finansową, nie potrzebowaliśmy bardzo dużo kapitału na to, żeby tą płynność mieć. Nasz model działa tak, nie wiem tam, czy pamiętasz z tego pierwszego slajdu, że najpierw klient robi przelew do nas, później akceptuje kurs, dopiero później my wykonujemy przelew do niego. Czyli te środki mamy. Oczywiście na początek potrzebowaliśmy trochę środków obrotowych, póki jeszcze na samym początku dosłownie. I tutaj mieliśmy problem, żeby pozyskać, akurat tak się szczęśliwie składa, że Michała ojciec miał firmę, która miała jakąś tam historię i dzięki temu na jego firmę pożyczył pieniądze, które później pożyczył nam, więc tak rozwiązaliśmy problem. A jak banki się ustosunkowują do tego, że stworzyliście taki system, który sprzyja właściwie ich takiemu regulaminowemu omijaniu tego, co oni oferują za wyższą cenę? Okej, więc tak naprawdę są dwie skrajności. Niektóre banki faktycznie twierdzą, że odbieramy im klientów i próbują z nami jakoś tam walczyć. Inne banki są bardzo szczęśliwe z tego, że odbieramy klientów dużo bardziej zwykłym kantorom i że oni nie muszą się bawić w obsługę gotówkową kantorów, nie muszą się bawić w problem taki, że ludzie, nie wiem, chociażby przedsiębiorcy, powszechny jest taki scenariusz, czy był, że przedsiębiorca najpierw ze swojego konta firmowego, ponieważ tam była opłata za wypłatę z kasy, przelewał na swoje konto prywatne, następnie szedł do banku, do okienka, wypłacał tam kilkanaście tysięcy złotych, biegł do kantoru, później z powrotem te wymienione środki wpłacał przez konto prywatne, dopiero później na konto firmowe. Także to wszystko zależy, tak? Na pewno dużo większą krzywdę robimy tradycyjnym kantorom i ich to boli, bo nasza usługa jest tańsza, jest dużo bardziej wygodna i bezpieczniejsza. Natomiast no, z bankami staramy się rozmawiać i tak naprawdę bank zawsze może obniżyć cenę swoim klientom i banki zaczęły to robić. Także my widzimy głównie jakby swój fokus na tych klientów, którzy tradycyjnie chodzili do kantoru, a teraz robią to u nas. Bo rozumiem, że w każdym z tych banków musicie mieć otwarty rachunek swój. Tak. I banki w jakiś sposób wykrywają to, że to jest rachunek, który służy do obsługi tego całego systemu internetowego kantoru? A czemu mieliby wykrywać? Znaczy oni wiedzą, bo to jest oficjalnie. My idziemy jako firma, otwieramy rachunki bankowe. W każdym banku mamy zestaw rachunków, nie? Co najmniej pewnie pięć walut. I są chętni raczej do współpracy, czy są tak nastawieni, że nie, my z wami nie współpracujemy? Większość jest chętna do współpracy i dobrze nam się współpracuje. Banki też mocno zarabiają na tym naszym biznesie, bo tak naprawdę w internetowym kantorze, jeżeli klientowi zaoferujemy kurs, to my chwilę później musimy tą transakcję zrobić w banku po cenach hurtowych. Duża część tej naszej marży idzie właśnie do banku. Także duża część banków się cieszy z tego, że ma właśnie ten udział i że my walczymy z tradycyjnymi kantorami. A jest inna część, której się to nie podoba i też staramy się rozmawiać. Dziękuję. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest to, w jaki sposób gwarantujecie, jak zabezpieczacie transakcje? Powiedzmy, jestem firmą, która chciałaby w ciągu roku wymienić
powiedzmy milion, 10 milionów złotych, jakie jest zabezpieczenie, bo jak rozumiem, nie podlegacie pod bankowy fundusz gwarancyjny. A drugie pytanie, jak technicznie to wygląda w tym sensie, czy wykupujecie waluty na rynku Forex, jakiś spread, ile pipsów, to jak to wygląda w porównaniu do rachunków prowadzonych dla firm, kiedy duże banki są w stanie zaoferować bardzo konkurencyjne warunki. Tak, bo waszym największym klientem są firmy, małe z punktu widzenia jakby obrotów, ale mimo wszystko banki oferują indywidualnie negocjowane spready i to też jest chyba dosyć ciekawe. Pierwsze pytanie, tak naprawdę nie ma twardego zabezpieczenia. Nie możemy zabezpieczyć środków bankowym funduszem gwarancyjnym, mimo że one cały czas jakby leżą na jakimś koncie bankowym. My ich nigdy nie wypłacamy, nie idziemy z nimi gdzieś tam w formie gotówkowej, czyli te pieniądze na jednym z tych 20 banków leżą i są zabezpieczane przez ten bank. Czyli jedyne co, to my od strony naszej organizacyjnie, i to jest kwestia jakby zaufania i wiarygodności klienta do nas, że mamy takie procedury, że te pieniądze faktycznie będą bezpieczne. Większość transakcji realizujemy w banku, czyli my po prostu zbieramy takie zapytania od małych firm indywidualnych, grupujemy je i później robimy jedną transakcję w banku. Tak jest. Czy planujecie obsługę wirtualnych walut, na przykład bitcoinów? Chcielibyśmy, ale wiemy, znaczy spodziewamy się tego, że KNF prędzej czy później ureguluje ten biznes, a znamy zdanie KNF-u, co on myśli o kryptowalutach, także na razie nie robimy żadnych ruchów w tą stronę. Tam z tyłu jakieś pytania były? Jaki jest scenariusz na wejście Polski do Unii Europejskiej? Jeszcze raz, bo coś uciekło. Jaki jest wasz scenariusz na wypadek wejścia Polski do strefy euro? Dokładnie taki, jak mówiłem, czyli być już w tym momencie na iluś innych rynkach. No tak, ale duża część transakcji po prostu nie będzie wykonywana. Ale duża część transakcji polskich, tak? Transakcje w innych krajach będą robione nadal. Okej, czy to jest ten sposób, tak? To jest ten sposób. Dzięki. Liczymy się z tym, że po wejściu do strefy euro jakieś 50% biznesu polskiego nam wyjedzie, ale robimy wszystko, żeby się na to przygotować. Ja jeszcze co do planów mam pytanie, bo pokazywałeś nam wykres co do użytkowników internetu, że to jest liczba, oczywiście ta liczba rośnie, ale takim drugim jakby, drugim wykresem dla mnie jest liczba użytkowników mobile. Czy myśleliście może już o też przejściu właśnie na jakąś aplikację, bo widziałem, że strona jest responsywna, ale jednak aplikacji chyba nikt na rynku jeszcze nie ma. Pracujemy nad tym, natomiast u nas jest problem taki, że klient, żeby skorzystać z naszego kantoru, musi i tak wykonać przelew z banku. I tutaj jest problem, czyli wydaje nam się, że to korzystanie z komórki nie będzie aż tak wygodne, jeżeli on by musiał wejść do nas, zrobić coś u nas, za chwilę w banku. Oczywiście będziemy, mamy ruchy w tym kierunku i będziemy to obserwować, eksperymentować, ale szału się nie spodziewamy. Ale oczywiście też istnieją systemy typu Payu, które są podpinane pod aplikację jako po prostu jako cloud i z tym też to można powiązać oczywiście, prawda? Czy jest taka możliwość u was? Nasza marża to jest 1/15 marży Payu na przelewie. Aha, dobra, to rozumiem. Tak? Jeszcze jakieś pytania? Tu gdzieś było coś, czy mi się wydawało? Krzyczcie, bo nie widzę wszystkich. Wszystko? Okej, no to co? Brawa dla Łukasza. Dzięki. Nie uciekam jeszcze, zostaję na drugiej prezentacji, jakby ktoś chciał się ze mną jakoś tam później skontaktować. Mam wizytówki, można się poczęstować i... Tak, a Łukasz, ja ci bardzo dziękuję i na pamiątkę, proszę bardzo.